Przyjaciele, zatrzymajcie się na chwilę. Posłuchajcie tych kilku zdań. Tych kilku zdań o moim życiu. I weźcie coś sobie z tego. Weźcie sobie coś z tego i zróbcie z tym coś. Ja nie wiem co. To od was zależy. Spotkałem Jezusa. Spotkałem Jezusa. Spotkałem osobiście Jezusa Chrystusa. Dobre, co? Spotkałem Jezusa. Są dwie możliwości. Albo jestem chory psychicznie, albo spotkałem Jezusa. Spotkałem Jezusa. Kiedyś było mi źle. Upadłem na kolana i z głębi serca zawołałem: jeżeli jesteś, to objaw mi się. Jeżeli to, co wydarzyło się 2000 lat temu, jest prawdą, to ja chcę w to uwierzyć. To ja decyduję się uwierzyć Tobie, Jezusie z Nazaretu, który umarłeś za mnie, że to jest dla mnie. I wiecie co? Położyłem się spać. Następnego dnia wstałem nowym człowiekiem. Lżejszy o 4 tony. Ciężary z moich barków spadły. Wiedziałem, że coś się zmieniło. Wiedziałem, że coś nastąpiło, czego nie potrafię wytłumaczyć, ale wiedziałem, że jestem tego pewien. Bardziej niż to, co widzę, to, co czuję, to, co myślę. Wiedziałem, że stałem się Bożym Synem. A jeżeli Ty tego nie wiesz, to nie jesteś Bożym dzieckiem. Ale dzisiaj możesz stać się Bożym dzieckiem. Synem Króla. Księżniczką. Księciem. Bo Bóg, Pan, Panów i Król Królów, 2000 lat temu zrobił coś tak ekstremalnego, że to się w pale nie mieści. Dał swojego Syna dla Ciebie. Z miłości. Z miłości poszedł na krzyż. Zostawił swoje bóstwo. Zostawił swoją moc. I poszedł na krzyż z miłości dla Ciebie. Zapomnij teraz o tym chodzeniu do kościoła, jakiegokolwiek, przynależności do jakiejkolwiek religii. Pomyśl o tym, że osoba z miłości oddała życie dla Ciebie. Co z tym zrobisz? Co zrobisz z tą informacją? Ja znam Boga jako Ojca. Jestem bardzo bezpieczny w Jego ramionach. To jest mój tatuś. To jest mój tatuś. Mam objawienie Boga jako Ojca. Ale powiem Ci, że jeżeli nie jesteś Jego dzieckiem, to ten sam Bóg, to maszyna do zabijania, to największy, najbardziej brutalny morderca. I On musi Cię zabić, jeżeli nie jesteś pojednany z Nim w Chrystusie. Bo On jest doskonałą sprawiedliwością. Ceną, sprawiedliwą ceną za grzech jest śmierć. A człowiek zrodzony jest w grzechu. Mój grzech został przybity do krzyża. Ja się zgodziłem z tym. Przyjąłem tę prawdę do swojego życia. I 2000 lat temu umarłem wraz z Chrystusem. Żyję już nie ja, nie moje ego, tylko żyje we mnie Chrystus. A mój grzech został zutylizowany. Dlatego mogę powiedzieć, to jest mój tatuś. Jeżeli Twój grzech nie jest utylizowany dla Ciebie prywatnie, dalej Ty jesteś egocentrykiem, rządzisz w swoim życiu, to jesteś w niebezpieczeństwie i Bóg nie ma z Tobą nic wspólnego. Bo grzech oddziela Boga od człowieka. Pokutuj! Odwróć się od swoich martwych uczynków. Zawołaj do Boga z głębi serca. Boże, nie znam Ciebie, ale chcę dzisiaj oddać Ci swoje życie. Bo mam dość. Mam dość udawania, że jest w porządku. Mam dość zasługiwania na miłość. Mam dość starania się bycia lepszym ojcem. Mam dość starania się bycia lepszym mężem, lepszym partnerem. Mam dość życia w kłamstwie. Mam dość bycia zniewolonym człowiekiem, czymkolwiek. Chcę być wolny. Chcę być wolny. Wiecie, On powiedział, jeżeli ja Cię wyswobodzę, prawdziwie wolny będziesz. Ja jestem prawdziwie wolnym człowiekiem. Byłem zniewolony wszystkim. Wszystkim, co jest tylko możliwe. Każdą formą rozrywki, każdą formą patologii. Ale kiedy ja z głębi serca zawołałem: Boże, ratuj moje życie.
Ja chcę Cię poznać. Wiecie, stało się coś niesamowitego. Ja potem w Biblii o tym przeczytałem, że narodziłem się na nowo, że wszystko do tej pory nie ma znaczenia, że Bóg wybaczył mi 2000 lat temu. Każdą najmniejszą drobnostkę, każdy najmniejszy błąd wybaczył mi. Ja w to uwierzyłem. Podziękowałem za to. Położyłem się spać i obudziłem się nowym człowiekiem. Ja znam Jezusa. Jestem zdrowy psychicznie. Znam Jezusa. A ty po co chodzisz do kościoła? Po co całujesz te zimne, betonowe stópki przybite do krzyża? Wiecie, Jezus nie wisi na krzyżu. To jest jakiś Jezus z kabaretu. To coś chude, wiszące na krzyżu. To jest jakaś komedia. Jezus siedzi na tronie. Siedzi na tronie. On umarł i zmartwychwstał. Pokonał śmierć. Jezus nie wisi na krzyżu. Jezus umarł po to, żeby zamieszkać w człowieku, w duchu człowieka, w tej najgłębszej, najbardziej schowanej części Ciebie. Tam chce zamieszkać Bóg, ale przeszkadzasz Mu, bo jesteś egocentrykiem. Zmień Pana życia. Przestań żyć dla samego siebie. Oddaj Mu ster, a zobaczysz, co to jest wolność. Zobaczysz, co to jest obfitość. Zobaczysz, co to znaczy być dzieckiem Boga i będziesz miał pewność, że gdybyś nawet umarł, to nie zginiesz. Będziesz zasypiał spokojny. Nie będziesz musiał chodzić na koncerty, wydawać kasy, dawać sobie chwilowego ukojenia na różne rozrywki, żeby zaspokoić coś w sobie. Nie będziesz musiał próbować znaleźć odpowiedzi na pytania, których szukasz, bo będziesz miał te odpowiedzi w sobie. On powiedział: ja idę do Ojca i dam wam pokój, który przewyższa wszelki rozum. On będzie strzec waszych serc. Ja mam ten pokój. Ja stoję tutaj dzisiaj po to, żeby ci powiedzieć, że Bóg jest żywym Bogiem, że On jest, że jest dobrym Ojcem, że wynagradza tych, którzy Go szukają, że objawił się 2000 lat temu w Jezusie Chrystusie. On objawił Ojca, serce Ojca, wyciąga dzisiaj do Ciebie ramiona i mówi: przyjdź do Mnie. Jeżeli pragniesz prawdy, jeżeli pragniesz życia, przyjdź do Mnie, a z głębi Twojej popłyną rzeki wody żywej. Nie będziesz pragnąć, będziesz zaspokojony. Ja jestem zaspokojony, ja nie pragnę. Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo spotkałem Jezusa. Spotkałem Jezusa osobiście. On jest żywym Bogiem. On tak bardzo Cię umiłował, że umarł za Ciebie. A Ty, jeżeli się z Nim nie pojednasz, nie trafisz do nieba nigdy, bo droga jedyna do nieba to jest przez świętą krew Jezusa Chrystusa. Ja zostałem obmyty z moich grzechów. Czy Ty masz pewność tego, że gdybyś dzisiaj umarł, trafisz do nieba? Bo powiem Ci, że jeżeli nie masz tej pewności, to na pewno tam nie trafisz, ponieważ wiara to pewność, 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 nie mylić z nadzieją. Wiara to pewność. Jeżeli nie masz tej pewności, nie jesteś wierzący. Prosta sprawa, nie jesteś chrześcijaninem. Chrystus w tobie nie mieszka. Upewnij się o tym. To jest poważna sprawa.